pracowity weekend, mają za sobą łyżwiarze UKS Mosir Sanok. W sobotę i niedzielę na lodowisku w Opolu 10 naszych reprezentantów wzięło udział w finale ogólnopolskich zawodów rankingowych i Pucharu Polski. Właściwie sezon łyżwiarski praktycznie trwa już 5 miesiąc, aczkolwiek ostatni weekend był bardzo obfity w zawody. Mieliśmy 3 różne imprezy poprzez 3 dni. Zaczęło się od soboty poprzez finał ogólnopolskich zawodów rankingowych. Następnie w niedzielę mieliśmy finał Pucharu Polski, a w poniedziałek tak jeszcze na dokładkę Mistrzostwa Młodzików Międzywojewódzkie Makroregionu Małopolska. Sobota przyniosła rozstrzygnięcia w zawodach rankingowych, których najlepsza w swojej kategorii okazała się Anna Jasik. Bardzo się z tego cieszę, chociaż trzeba było bardzo dużo pracować, być na każdym treningu, bo trening przed startem jest najważniejszy. Nasza kolejna zawodniczka Gabriela Nicoli zajęła 7 lokatę. Można powiedzieć, że fantastycznie wypadła kategoria dziewcząt juniorów D. Podobna sytuacja była z juniorami C. Nasz również fantastyczny zawodnik Hubert Staruchowicz zajął 3 miejsce również po 6 zawodach rankingowych w Opolu. Myślę, że to dość wysoka lokata. Sebastian Chydzik zajął 8 miejsce. Podobna sytuacja wśród juniorek C, jeśli chodzi o 8 miejsce, zajęła nasza zawodniczka Angela Nicoli. Natomiast niedziela to Puchar Polski, w którym znakomicie spisała się Anna Jasik i Hubert Staruchowicz, którzy uplasowali się na 16 miejscach, rywalizując z dużo starszymi przeciwnikami od siebie. Startowałem, sądzę, że równo, bo wychodziło mniej więcej takie same czasy, zajmowałem te same lokaty, co wśród dużo starszych zawodników jest dla mnie bardzo dobrym osiągnięciem. Kolejna impreza, w której brali udział zawodnicy UKS Mosir Sanok, to Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. 15 medali to dorobek naszej ekipy w tych zawodach. Startowało 6 ekip z różnych województw. My byliśmy reprezentantami oczywiście naszego województwa podkarpackiego i tutaj miła niespodzianka, wygraliśmy wszystko, co było możliwe. Mężczyźni, czyli Hubert, zdobył 1 miejsce, Sebastian 2. Wśród dziewczyn najlepiej spisała się Angela Nicoli, zajmując 3 miejsce. Myślę, że start należy do udanych. Zajęłem 2 miejsce. Bardzo wysoka lokata dla mnie, bo zawsze na innych zawodach rangi polskiej zajmuje troszeczkę dalsze miejsca. Wyniki uzyskane przez młodzież świadczą, że UKS Mosir Sanok jest jednym z prężnie działających klubów szkolących młodzież na terenie miasta Sanoka. W grupie trenuje około 30 dzieci i młodzieży, oczywiście w różnych kategoriach wiekowych. Praktycznie nie mamy tylko kategorii senior, a zawodnicy najmłodsi mają po 6-7 lat, najstarsi około 18. Jednak czy liczne treningi oraz starty młodzi sportowcy potrafią pogodzić z nauką w szkole? Nauczyciele zawsze nas wspierają, gdy nas nie ma i pomagają nam bardzo w nauce. Dzięki nauczycielom, którzy mi pomagają na co dzień w szkole, to aż tak ciężko nie jest. Nauczyciele pomagają nam jak mogą, starają się nam pomóc w poprawianiu ocen. Mamy dodatkowe zajęcia, tak jakby pozalekcyjne. Warto pamiętać, że sanocki shorttrack wychował już reprezentantów kraju. Obecnie w kadrze Polski, w reprezentacji Polski jest 2 zawodniczki. Obecnie trenujące w AZS Opole, to jest Magdalena Szwajl i Barbara Kobylakiewicz. Są to zawodniczki, które zaczynały w Sanoku, do wieku juniora trenowały właśnie u nas, jeszcze na starym lodowisku. Klub UKS Mosir rozpoczął kolejny nabór zawodników. Uczniowski klub sportowy Mosir Sanok serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w treningach. Można przyjść, spróbować, zobaczyć jak to wygląda. Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Posiadamy niezbędny sprzęt, a działalność prowadzimy nieodpłatnie. Sanockim szortrekowcom życzymy dalszych sukcesów.